Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam z kolejnym odcinku z Planet Crafter. To już chyba będzie 51? Czy jakoś tak. Kochani, fabułę chyba mam już odhaczoną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pierwszy Shadowman poleciał na kanale za głupie gadanie i pyskowanie. Co prawda niechętnie, bo podałem szansę, ale... Pewien jegomość, który po prostu no, był natarczywy i nachalny, dostał pierwszego Shadowbana. Z bólem serca, ale no niestety. Tak wyszło, tak wyszło. Mamy do dyspozycji dzisiaj złote nasionka. Ja te złote nasionka chciałbym przerobić może na drzewka, tylko chyba nie w tą stronę idę. Tak, nie w tą stronę idę. Nie w tą stronę idę, ale... Myślę, że możemy to zrobić. Możemy to zrobić, tylko tak. 400% to jest max. Ze złotego nie ma. Potrzebujemy kory drzewa, mutageny mamy nawet spore ilości, więc spoko. Idziemy sobie jeszcze po kory drzewa, zrobimy sobie tylko troszeczkę. I dzisiaj zainwestujemy oczywiście w rozsiewacze drzew. Na te trzy jeszcze nie liczę, ale te dwa z przyjemnością zrobię. Więc właśnie dzisiaj mamy takie plany. Zobaczę, czy się wszystko nagrywa. Nagrywa się, okej. Okay. Wszystko się nagrywa. To się kameruje. Zróbmy sobie badankę. Ja w ogóle myślę, że mógłbym zrobić więcej tych manipulatorów DNA. Osm, bryłka. Zoli, tu mamy chyba trochę? Nie, nie mamy trochę. Bryłka, osm. To jest to. Tylko oczywiście Shiro znów nie pomyślał. Ale jesteśmy głodni, więc luz. Wody nie mamy? No nie mamy. No nie mamy. Ale pręty z super stopu nam się teraz nie przydadzą. Bryłka. Bryłka i zeolit. No i jeden wybuchowy proszek. Jeden wybuchowy proszek. Zeolit. I bioplastik. Tylko tego bioplastiku to my tak kurczę nie mamy. Znaczy nie mamy gdzie wsadzić. To prędzej. No chociaż też za dużo go nie mamy. To się akurat zgadza. Dobra. Myślę, że możemy sobie tu śmiało zrobić drugi manipulatorek. A nawet trzeci. Kurwa, osmu nie wziął. Dobrze, to nie jest daleko. Uuu, i tu jeszcze bryłki są. Czemu ja tu wsadziłem? A, bo nie mam miejsca. No, to dużo tłumaczy. To dużo tłumaczy. Kolejny manipulatorek DNA. Jak on sobie tutaj gdzieś stoi, pyk, to i to. Oraz jeszcze jedno, może zrobimy sobie tylko z czego? Changa czy nulna? Chang czy nuln? Najlepiej to by było z Orena zrobić. 150, 175 z Tuska. Czy ja mam coś, czego nie zauważyłem? Generator jedwabiu, to też będziemy musieli zrobić, wiem, spokojnie, nie krzyczcie. To też sobie zrobimy. Ja chyba jeszcze niektórych nasionek nie mam. Tak mi się wydaje. No cóż, no to musimy wziąć Tuska chyba. Panie Tusk. Gdzie pan jesteś? Nasiona Tuska, tu są. Nulna mamy tu. To sobie od razu pochowamy. Tego Shanga, nie Shanga. Możemy tak to zostawić chyba, prawda? Prawda. Mieliśmy tak. To możemy sobie wsadzić. Nie powiem gdzie. Możemy to w sumie też zebrać. To nie jest problem. Tu są fasolki. Fasolki w sumie możemy też tu wsadzić i również zebrać, bo to jest jednak jedzenie. Tu jeszcze rośnie. Jak to się zdarzyło, nie wiem. Bakłażan też sobie zbierzemy. No i zostały nam jeszcze grzybki, które też sobie zbierzemy. Świętego spokoju, niech sobie to rośnie. Jeść nie chce. Jeść nie chce, może się przydać. I lecimy razem z tym jeszcze.
Rozpocznij sekwencjonowanie. 88% to od razu sobie przygotujmy może różne rzeczy na rozsiewacz drzew T2. Dobra, jest potrzebny zeolit i nawóz T2. Nawóz pewnie, no właśnie, jest brak. Akurat w to nie wątpiłem. W to nie wątpiłem. Czego się robi nawóz T2? Wody nie mamy. Nawóz T1, glony, dynia i pojemniki z metanem. Okidoki. Jeszcze raz. Nawóz, glony, dynia. Nawóz, glony, dynia. Nawóz, glony, dynia. Niebieski kwiat i kolce. Nawóz, glony, dynia. Nawóz. Nawóz, glony i dynia. Też dwie sztuki. Dobrze, że dynkę zebraliśmy. Nawóz, glony, dynia. Jeszcze glony potrzebujemy, dwie sztuki. Raz i dwa. Może tego więcej nawet zebrać. To nie przeszkadza w żaden sposób. Wow, halo gro, nie baguj się. Czy nas już stać? Na dupa. Ja dopiero będę robił nawóz. A tego nawozu potrzeba jedna sztuka. No to tyle dobrze. Pyk, pyk. A kiedyś go rozbierałem, pamiętam. Nasz kolega z Shadowbanem pewnie teraz krzyczy. Kurwa, ale kurwa, to rozbierał wcześniej. No właśnie dlatego, żebyś miał zagadkę. Dobra. Próbki z bakteriami. Czyli tak będę potrzebował więcej glonów. Myślałem, że się odglonię, ale się nie odglonię. Nawet nie wiem, czy ja to mam, czy ja tego nie mam. Ale i tak zebrać trzeba. Fajnie, że tego trochę tutaj mamy. O, tu ile było tych glonów. Ile jest w sumie jeszcze? O, to jeszcze nasza stara baza. Pierwsza początkowa baza. Dobra. Możemy zrobić... Siu, tu woda potrzebna. O, shit. Dobra, ale woda chyba będziemy mieć tu. Woda będzie tutaj. Nawet dużo. Fajnie, próbki z bakteriami, zbieramy, kurwa, jedna woda. Ale woda będzie tu. Jedna sztuka. Więcej nie potrzebuję, nie chcę sobie grać cieku. Dobra. To już mamy. Teraz tak, trzy... Dupa, dwie. Dwie. Więcej nie mam. Zeolit potrzebuje dwie bryłki. O, dwie bryłki sobie stąd weźmiemy akurat. Obczyścimy sobie to. Dwie bryłki i dwa zeolity. I mamy wszystko? Mamy. Mamy. Dobra, 350%. Czy to się opłaca? Ni chuja się nie opłaca. Roślina Volnus. Ja tu myślał, że to będzie jakiś... Super, hiper, ekstra, nie wiadomo co. Tu widzę, że jest lipa. I musimy dzisiaj zrobić kolejną larwę, bo jak ja jej nie zrobię dzisiaj, to już nie zrobię jej nigdy chyba. 98%, zaraz będziemy mieć kolejną sezonkę. Dobra, mamy to. Idziemy robić. Idziemy pracować. O, prawie się rozdeptałem. Tylko tak, pytanie czy. Czy. W teorii tutaj nie ma drzew. I czemu? Veloma. Veloma jest ta 200. To możemy wsadzić tu, niech to sobie rośnie. A w ogóle to możemy to zebrać. Kipunek jest pełen. Uff, starczyło. I w teorii teraz, skoro będziemy robić tak już te dwójki... Tego nie będziemy niszczyć, spokojnie. Aczkolwiek chcę wszystkie złote nasionka stąd pozabierać. To niech sobie rośnie. Bla. To musimy zrobić tu.
No i to te dwójeczka daje 175 gram roślin i 6,83 ppt na sekundę tlenu. No to to nie jest źle. To nie jest źle. To sobie zrobimy drugą. Mamy jeszcze dwie roślinki Peloma. 175. Ja sobie coś sprawdzę. 175. 683 chyba. 175, 683. No dwa razy więcej. Dwa razy więcej, tak? Tak. No to jest Wurf. Skoro to daje dwa razy więcej, to jest Wurf. Moglibyśmy również dzisiaj jeszcze wysłać kilka. No trochę rakiet na roślinki właśnie. Tylko tak, znów musimy i zrobić na WC2. To niech sobie rośnie. Tu przy okazji... Czemu nam... Ktoś tu mnie chyba w chuja robi. Nie wiem kto i nie wiem po co, ale ktoś mnie tu w chuja robi. Czy ja nie wziąłem stąd kory drzewa? Czy mi ta kora wypadła? Jest taka możliwość? Ale miałem miejsce chyba, ej. O, coś tu było. Ktoś tu, coś mi tu mrygło. To nie było to. Coś mi tu mrygło. W ogóle wejść nie możemy. Co tu się dzieje? Ej, serio, nie mogę tu wejść. Zejść mogę, wejść już nie. A, dobra, wiem czemu. Nieważne. Nie było tematu. Nie było tematu. No to larwa pewnie była. Kuli ta larwa. Ej, nie wiem co się z tym stało, ale okej. Powiedzmy, że wybaczam. Powiedzmy, że wybaczam. To prawda, tej kory drzewa już sobie nie odzyskamy, no ale weźmiemy sobie kolejną. W sumie nawet nie musimy tego robić. Musimy się postarać, żeby zrobić po prostu kolejne te dwójki, bo jeszcze możemy zrobić te dwójki, no, w teorii. Bo mamy, jakby nie patrzeć, jeszcze dwie sadzonki ze złotego drzewa. Myślę, że to nie byłoby głupie. To nie byłoby głupie, tylko no mówię, jednak ta dwójka jest wymagająca. Wiem, czego nie wziąłem. No to jednak chyba zrobimy to. Jednak to zrobimy. W sensie mam na myśli tę jedynkę jedną. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Miałem iść po naboje metanowe. Tego zapomniałem. Ta jedyneczka. I niech sobie rośnie. Niech sobie rośnie, a to niech się wydobywa. Dobra, czyli tak. Co Shiro chciał uzyskać w tym wszystkim? Tam były potrzebne chyba dwa pojemniki z metanem. Kurde. Ale jesteśmy w stanie to zrobić. Jesteśmy w stanie to zrobić. Tam chyba mieliśmy jeszcze jedną, prawda? Jeden nabój metanowy nam chyba został. Tak, został jeden nabój metanowy, tylko kurde, właśnie, patrzcie, nie mamy glonów. Nawozu. Nie mamy nawozu. Nie mamy nawozu, nawóz potrzebował chyba bokłażan, tak, dwa bokłażany, siarka. Ej, też jesteśmy w stanie to zrobić, dobra, dwa bokłażany, siarka. Siarka i trzy glony chyba, tak? Dwa bokłażany, siarka. Raz, dwa. Już wyrosło? Niet. Niet i niet. Dzisiaj będzie latanie po bazie i tworzenie różnych rzeczy. Tworzenie różnych rzeczy. Kurwa, mogłem dynię wziąć. Mogłem wziąć dynię. Aj, Shiro, ty łamago. Shiro, łamago. Stąd nie wezmę. Jednak dobrze te dynie sobie przynajmniej trochę hodować. Zawsze to jakiś profit. Na WC2 i na WC2. Następnie.
Nawozy mamy, korę drzewa będziemy mieć, próbki z bakteriami. Mamy jedną. Czyli kolejne trzy glony musimy wyciągnąć stąd. Raz, dwa, trzy. Sam raz. I do tego potrzebujemy jeszcze raz, dwa, trzy wody. Trzy sztuki wody. Aż się znów przypierdzielą do mnie. Trzy wody, co to są trzy wody? Kurwa, nie wiesz, to się doucz. Aj, wybaczcie mi za mój dzisiaj humor taki cięty, ale... Ale jakoś tak. Jakoś tak. Dobra. Czyli znów wychodzi na to, że niepotrzebnie robiłem to. Znów niepotrzebnie robiłem to. Dobra. Znów będzie Shiro. Shiro robisz po dwie rzeczy i potem to kasujesz i tyle z tego wychodzi. Ale ty korę drzewa odzyskaliśmy. Właśnie, jeszcze jedną korę drzewa potrzebuję. Dobra, kończymy to. Kończymy sobie to i myślę, że możemy się... Rozbierz co? Coś rozebrałem. Ogrodzenie? Ogrodzenie chyba. Tak? Nie! Wow! Nie. Hola, hola, amigo! Oddaj mnie to. Twój fundament, że zabrałeś? No. Jak ma być? Dobra, czyli te dwójki już będziemy mieć. To mamy dwie sezoneczki. Raku ciachu i do piachu. Będzie git. Będzie git i bierzemy się za resztę rzeczy. Dobra, jedną te dwójkę sobie tu możemy walnąć. Czyli niech sobie ta sezonka już rośnie. I kolejny rozsiewacz drzew możemy sobie walnąć gdzieś tu. Zawsze będzie tak miło, komfortowo. To widzę, że sobie już rośnie. Fajnie. Co potrzebujemy do rozesłania bardziej roślin? Nasiona i rakieta na rośliny. Mnożnik roślin razy 1000. Nawozu, lirma, kory drzewa i silniki rakietowe. Nawóz jeden mamy i nawozy teoretycznie możemy robić. Sobie zrobię screena. Też i tak go zaraz zapomnę. Ale w razie czego jest. W razie czego jest. Metan się zebrał, trochę się zebrał. Jakoś tego metanu teraz zaczynam coraz bardziej potrzebować. Zastanawiam się nad kolejnym ekstruderem tego wszystkiego. Bla bla bla. Wiem. Musimy zrobić nawóz. Tam jeden nawóz był potrzebny, ale ja chciałem zrobić więcej tych rakiet. Rakiety, czyli siarka, bakłażan i glony. Na glony znów będę narzekał. Bo tych glonów jest naprawdę teraz mało. Tych glonów jest naprawdę teraz bardzo mało. Wiem niby dlaczego. Czy nie, nie wiem dlaczego właśnie. W ogóle dziwnie te glony rosną. Dobra, są glony. Mamy glony, nieważne. Shiro narzeka. Shiro narzeka i nie wie co narzeka. Tylko, kurde, ja to jestem też cwany. Przed chwilą wam powiedziałem, że będziemy robić larwy i jedwabniki i dupa, i nie robię ich. Jestem zakręcony jak... nie powiem co. Dobra, to zróbmy tak. Mamy jeden mutagen, tak? Jest jeden mutagen. Do zrobienia sobie kolejnego główienka, czyli tej larwy, potrzebujemy jednego nawozu. Niezwykła larwa, jeden nawóz. Ma być niezwykła, a niepospolita. Najpierw tą larwę to trzeba mieć. Sprawdźmy, czy nigdzie tu nie leży, bo czasem jest taki fart, że potrafi się pojawić. Jak tych larw było od cholery, tak teraz ich w ogóle nie ma. Chcę się, kurwa, zająć produkcją jedwabników i nie mogę. No
No serio, żadnej larwy. Jak tak to mi się spawnowało po 5 w jednym miejscu, teraz nie ma żadnej. Nie ma żadnej. Nie ma. To są tylko kamienie. O, pospolita larwa. Gra to robi po złości. Chciałem pszczoły, pszczół nie było. Chciałem jedwabniki, jedwabników nie było. Chcę larwę. Znaczy nie chcę larwy, larwy były. Pospolite larwy, no same pospolite. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakbym ja popierdolił wtedy te larwy i do tego mi cały czas pszczoły wychodziły. Tak też może być. Wcale nie mówię nawet, że tak nie było. Powiem więcej. Jestem niemal przekonany, że tak właśnie było. Dobra, no nie ma. Nie ma larwy. Nie ma jedwabników. No ostatnia szansa. Pospolita. Kurwa, chyba jest. Jest! Haha! Mamy larwę. Opłacało się tu szukać. Ej, ale ta nasza baza nawet ładnie wygląda. Ta baza nawet nasza ładnie wygląda. Na pewno jest lepsza od poprzedniej. Tego się możemy napić czy natlenić. Dobra, i teraz to sprawdźmy. Czy ja popierdoliłem larwy? Nie, nie popierdoliłem larw. Nie popierdoliłem larw. Ja, mi się wydawało, że popierdoliłem larwy, ale nie popierdoliłem larw. No dobra. Mutagen i nasza niezwykła larwa. Rozpocznij sekwencjonowanie. Sekwencja pierwsza. Zdobądź larwę. Pospolita, pospolita. Ja mogę? Mogę. Dziękuję. I tak, potrzebujemy bakłazianów. Bakłaziany są tu. Chodźcie, bakłaziany. Tylko ty może być na przykład tak trochę, nie wiem. Miejsca sobie zrobił, co ty na to? Plan jest dobry, co? Siarka, a jakieś inne ja tu mam? Były chyba inne. Tu były inne, tu były inne. Inne produkty, o. A tlen w sumie, gdzieś tu był chyba tlen. Tu można to wsadzić. O. I elegancja Francja. Siarka. Dużo siarki. Ja też jestem głupi baran. Serio. Ja też myślę, że jestem upośledzony. W lekkim stopniu, co prawda, ale czasem tak się zastanawiam. Że ja do czterech nawet liczyć nie potrafię. Ale okej. Lekki stopień upośledzenia zawsze może być. Raz i dwa. To se kurwa dużo zrobisz tych rakiet. Gdzie jest mój Steam? Where is my Steam? Teraz nie widzicie, co ja robię. Włączam Steama. Włączam Steama. Widok. Widok zrzuty ekranu. Tu są zrzuty ekranu. Teraz Steama mogę wyłączyć. I sobie to na trzeci monitor przełączę. Dobra, mam wszystko pokazane, jak to ma być zrobione. Dobra, mamy dwa nawozy. To się liczy. Cztery super stópki. Ja będę musiał sobie częściej skliny robić. Wtedy nie będę latał jak pojebany. Super stópki. Nawet musimy sobie to niestety rozebrać. O Jezu, on rozbiera super sprzęt. No rozbieram. Bo mogę. Taki właśnie komentarz, taki był komentarz. Już go nie ma. Ja jestem wulgarny. Nikt nie widział. Nikt nie widział, gdzie to włożyłem. Dobra, silniki rakietowe razy dwa. Silniki rakietowe razy dwa. Kora drzewa i sadzonka Lirma. Sadzonki Lirma mamy na pewno i korę drzewa mamy na pewno. Co prawda w innym miejscu, ale mamy. W innym miejscu, ale mamy. Larwa motyla Liux.
Lux, prawie jak z Lola. Lux. Okej. Zobaczmy tą larwę. Kurwa, jak to by było fajnie, jak ona by się jednak udała. Jest! Jedwabny robak. Nie chcę pszczoły. Hodowla jedwabników. Kiedy życie daje ci cytryny, zrób nich lemoniadę. Podobno. Butelka z wodą, zeolit. Zrobimy wszystko, kurde. Butelka z wodą. Powietrze. I zeolit. Zeolit, ostatni zeolit. Nie ma. Dobra. Idziemy wysłać dwie rakiety. Albo najpierw może jedwabniki. A co tam? To musi być na trawie? Nie, to musi być w bazie. Niedobrze. A no, musi być to w bazie. No to jedwabniki się będą produkować tu. O. I się produkuje jedwab. Ale to dziko wygląda. Ale mają Matrix. Nice, nice, nice. Niezwykła. Pospolita. Pospolita. Ja pospólstwa nie biorę. Niezwykła. Pospolita. Dobra. I wyślijmy to w kosmos. Kurwa, już myślałem, że znów pojebałem coś. Leć! I ty też, i leć sobie gdzieś. I pyk! Rakiety syjamskie. Dobra, rozłączyły się, będą żyć. Ale to jebnie? Ty, ale nawet poleciały w miarę... No tamta to ma problemy. Tamta to ma problemy. Czekajcie, czekajcie, bo to jakiegoś... Szeszmana dosłałem. Znaczy dosłałem. Dostałem. Gdzieś tu były... O, to było tu. 6000% rakiet na rośliny. Satelita GPS T2. Można by było zrobić T3. Rozsiewające nasiona 2000. To tak średnio. Teraz będziemy mieć rozsiewacze w T3, a ja dopiero T2 zrobiłem. Świetnie. 360 GTI. Kwarc pulsacyjny. Przepraszam, 175. Tu już mamy wszystko zrobione. Tu również. Tu jeszcze czekamy tylko i wyłącznie na ekstraktor rudy T3. 38 paskali. A co ja mogę zrobić, żeby sobie zwiększyć na przykład ilość wiertnic? Dużo osmu. Dużo sosu. Sosmu. Sosmu. Osmu chyba już mamy mało. Niby pręty mógłbym przerabiać, ale znów będzie tak krzyczeć. Nie chcę mi się słuchać potem. Pierdół. Nie chcę mi się potem tego słuchać. Dobra, to możemy zostawić. Plastik sobie zostawmy. Ile mam tam nagrania? 29 minut. Myślę, że w tym odcinku to my sobie pójdziemy raczej. Kurwa, tego uranu mam za dużo już. A do osmu wszystko pchamy. Myślę, że w następnych odcinkach pójdziemy sobie po osmu, który gdzieś tam jest daleko. Jest tam gdzieś daleko. Gdzieś w tą stronę. Nawet już teraz będę, jak będę kończył ten odcinek, to będę do was mówił, jak będę szedł właśnie do tego osmu. Więc zdobędziemy sobie osm. Osm. Jeszcze ten zeolit, bo zeolit jest mało. I zrobimy sobie dużo wiertnic. Mega dużo wiertnic. To na razie zostawiamy, to jest niepotrzebne. A co potrzeba do na przykład takiego podgrzewacza T3? Proszki wybuchowe, a proszków wybuchowych chyba trochę mamy. Więc myślę, że też mogliśmy to ciepełko delikatnie zwiększyć. Nie przeszkadzałoby to zbytnio.
Mamy już 1,2, czy 1,2 na sekundę tlenu mniej, ale już tak z 1,8 zeszliśmy, więc spoko. Jesteśmy coraz bliżej atmosfery. Atmosfera co prawda w ogóle jest fajna, ale... No kurde, dobra. Ludziska, jeszcze w tym odcinku to zrobiliśmy. 8 mamy od cholery. 8 mamy od cholery, więc w następnym odcinku robimy dużo wiertnic. I powoli będziemy się zbliżać do końca naszego Planet Craftera. W sumie mamy już tutaj naprawdę bardzo wiele zrobione. Wszystkie takie sekrety, no złote skrzynki jeszcze pozostawały do poodnajdywania, ale to nie jest jakoś tak ambitne, żeby specjalnie ich tutaj szukać. I nie wiadomo, jak się jeszcze nad tym spuszczać. No. Sobie dotrzymy do bazy na spokojnie. Mniej więcej plan na dzisiejszy odcinek spełniłem. To, co chciałem zrobić, to zrobiłem. Nawet nadto, bo w sumie 8 miałem wziąć dopiero w następnym odcinku, a zrobiłem to teraz. Jest git. Jest git, moi drodzy. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej!